koniec kwietnia był zaskoczeniem dla wszystkich. Konflikt Szkolna Boboli zaostrzył się na tyle, by wyjść poza ramy internetu. Prawdopodobnie jedną z przyczyn były problemy techniczne prezydenta, który od 22 kwietnia do maja nie wrzucał żadnych filmów. Major jest coraz bardziej niezadowolony z rosnącej pozycji Jana Eł na Szkolnej i nitro tripuje do tego stopnia, że przebywa na Szkolnej pod wpływem materiałów budowlanych. Jego puste, szare oczy są jak z horroru, a myśli skołatane i oddalone, przez co w ogóle nie zajmuje pozycji w starciach z Meksikaną. Zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Uniwersum sezon 2019. 23 kwietnia major tłumaczy się na filmie z Buziaka Łosia. Właśnie temu skończyłem lajta i chciałem właśnie, że widzowie coś tam powiedzieć. Po prostu składał tak życzenia, po prostu życzenia. Szybki taki, jak to się mówi, buziak. Powiedz coś na ten temat, bo chyba ty byłeś, widziałeś. Dzień dobry, dobry wieczór państwu, bo już noc. Tak, to co major powiedział, to jest prawda. Widziałem na własne oczy, że składał życzenie imieninowe Jan Eł dla majora, Wojciecha S. I tak prędki odruch, kraftowny, bach, polecił buziak. Ale to był buziak imieninowy. Imieninowy buziak. No, ogólnie nic się nie stało, bo tutaj nie było pokazywane jakiegoś, jak to się mówi, seksu, jak już nie rozbieraliśmy się, jak to się mówi, pupy, żadnej nie pokazywaliśmy żadnych jakichś pornusów. To przyjacielski taki po prostu buziak był i po prostu nic takiego. My ogółem nie jesteśmy żadnymi, jak to się mówi, gejami. Bo był tutaj, posiedział, napój. Wcześniej to piwem go poczęstowałem, jak tu pracował, a później przed pracą zaniosłem mu takie mniejsze piwo, bo ciepło było i podziękował, nic się nie stało i na ten temat ja to właśnie chciałem powiedzieć. A to co major powiedział, to jest całą prawdą, szczerą prawdą. To buziak był taki odruchowy, taki imieninowy dla Wojciecha, dla majora. To jak już usłyszeliśmy tą całą prawdę, rzetelną, godną, sprawiedliwą i uczciwą, przeżyjmy to raz jeszcze. Kasa dla pana Jana Łosia. 3 dyszki za namalowanie sobie coś na czole, 4 dechy za wypicie browara na raz, albo 50 za pocałowanie majora w policzek. Wybieraj. Trzy złote wrzucili. Trzy złote za... To jest kłamstwo. A jak dasz wrzucić policzek? Ja mogę... Napisaj 50 tysięcy dolarów. A, znajdziesz. Czekaj, chodź. O, dzień poznajemy. Pasuje? Miny. Jedno. Następne? Następne pytanie. Następnie Krzysiek wytacza expose do nieuczących się widzów. Jak wy będziecie na nas jechać, to my będziemy się śmiać z was. Bo tak się śmiejemy, ja też się śmiałem. Major będzie się śmiać, ja będę się śmiać i Jan będzie się śmiać. To młodzież, debilska młodzież. Czy wy jesteście ludzie, teraz nie uczą się, kochani. Przepraszam bardzo, teraz nie uczą się, nie mają co robić i kurwa głupoty robią. Bo nie uczył się, bo nauczyciele strajkują. Dlaczego mam pytanie do kuratora i napiszę pismo jutro, tylko wymontuję przewód od starej pralki, wezmę, bo muszę zawieźć 2 pralki do naprawy. Jedna pralka to będzie prędko naprawiona, bo tylko przewód nałożyć, a druga pralka będzie zostawiona w naprawie. I powiem tak, nie będziemy na wasze te różne wybryki, śmiki uważać. Jeżeli będziecie do nas dzwonić, to dzwońcie kulturalnie, a jeżeli nie, telefony będą u mnie i u majora wyłączone. Całkowicie z tego powodu. A czemu ty nie wyłączyłeś teraz telefonu? Ja nie będę odbierać telefonu z tego powodu, że nie będę waszych ty podajesz ludziom telefon na i to tam się dzieje. Na wszystkich, na majorze jechać,
Janku jechać. Wam się nic nie podoba się, a zwłaszcza wykoptorowi, wy robicie z wykopu, że wy umiecie to robić. Nasz zdenerwować, mnie, majora Jana, dlaczego ja mam pytanie na zakończenie, czy to dla was wesołość jest, czy co? Radość mają. To radość macie z tego, co wy macie? Nie. A później przychodzicie... W taki sposób oni prowokują, żeby mi zbanować kanał. A ja ci to brało, nic się nie stało. To, że mają powiedzieć, to jest prawne, ale powiem tak. Później przychodzicie pod bramkę, moją i majora. To młodzież, ty do młodzieży wychodzisz. A czemu ona autograf, a czemu ona zdjęcie? Jak dla was dawać zdjęcie? Jak dla was dawać autograf? Jak wy później na lajcie... Przerabiają na kanale. Umiecie przerabiać, tak jak major powiedział. Umiecie wszystko robić, nie wiadomo co. Kłamać, oszukiwać. Ja już zdjęcia nie będę robił. I ja dawał. Rodę się denerwował. Po co to wy robicie? Pytam was. Po co to wy robicie? Po co to wy robicie? Jak nie wasze wychowanie? Dobranoc wam. Major ma smutne imieniny, bo Krzysiek od rana do wieczora pilnuje, jak RODO rąbie drzewko i nic w domu nie robi, i tak to właśnie jest. On cały dzień siedzi sobie, patrzy, jak łoś rąbie drzewa i ogółem w domu nic nie robi. Tak samo jak te święta były, to on ma, jak to się mówi, rozkazywać wszystkim jego sława, że on chciał być prezydentem, nie wiem, o czy komputer. Tak właśnie lajta, jak to lajta, to ja mam wszystko tu ogarniać, tak? Temu trzeba myśleć, żeby gdzieś się wyprowadzić stąd. I ogółem, jak tu się mówi, przykre takie imieniny. A jeszcze takich imienin jeszcze nie miałem. Ale co to się żalić? Smutno po prostu. Smutno nagrywać, smutno się pokazywać, bo takiego czegoś jeszcze ja w życiu nie osiągnęłem. Jestem znaną osobą. Takiego smutnego życia tutaj jeszcze w swoim życiu nie miałem. I to chciałem wam właśnie powiedzieć. W skrócie, Wojtek, mając gruby hajs, paczek na full i sławę, cierpi, bo brak mu miłości. Uszmy się, szanowni państwo, bo jak widać, pieniądze szczęścia nie dają, a jedyny w życiu skarb to szczery uśmiech i wyciągnięta raca prawdziwego przyjaciela. Meksyk odnosi się do warmiańskich ataków i majorskich przykrości. Widzisz, mi zarzucał, że kurde metal wnoszę. Jedyne co jest, to jest prezent, ale jest pozłacane. Pozłacane. I nie rdzewieje. Ale to jest od widza prezent. Także szanuj może trochę widzów, co? Grubasie. Bo obejrzałem resztę tego filmu z dzisiaj, wczoraj, czy przedwczoraj. Jaki dosyć długi materiał był. No znowu, słuchajcie, znowu wieje. Nie wiem, widać pewnie po choince trochę. To, że rękami machuję, no ja gestykuluję, ty to siedzisz tak o. Dzień dobry państwu, kochani moi. Chciałbym poruszyć pewien temat. Szkoda, że zęba nie mam widział jakiegoś na dole, no to kurwa by było bardziej realistycznie. Widziałem to wszystko, słyszałem wypowiedzi majora, że major jest smutny. Major, nie załamuj się, pamiętaj, nie załamuj się, najgorzej się nie dać się załamać. Ja czasami też mam takie traumy, nie? Wiem, że wczoraj były twoje imieniny, składam ci wszystkiego najlepszego. Opóźnione, major, ale składam ci wszystkiego najlepszego w dniu twoich imienin. Jutro ja mam swoje, także u nas to się wszystko zbiera. Jutro ja mam swoje, czyli 25. I słuchaj, gdyby nie kolega, no tak to nazwę, RODO, to całkiem możliwe, żebym do ciebie zapadł. Całkiem możliwe, no ale niestety. Ten pan, no już się nie wiem. Brak mi słów, ty. Ale major, nie załamuj się. Pamiętaj, zobacz, ja na święta siedziałem sam w chacie. No muszę po ten pierścień jechać, bo kurde, nie wiem, który jest teraz Meksikano. Czy ten? Ale to po 9 pojedzie. Nie załamuj się. A to, że gestykuluję? Co, mam stać na baczność? Chłopie, pokaż tylko swoją chustę z wojska w końcu. To, co z tego, że książeczkę? Książeczkę wojskową każdy dostaje. Ale czy pójdzie, czy nie pójdzie, to już nieważne. Pokaż swoją chustę. No, to wiadomo, do kogo bijemy.
nie do majora. Także major, nie załamuj się, ja na święta siedziałem sam. Przez wszystkie 3 dni siedziałem sam. Nikt do mnie nie przyszedł, nikt mnie nie odwiedził. Święconkę jadłem sam. Także jakoś się nie załamałem, wręcz na odwrót, słuchaj. Odżyłem. Patrz, panie K, gestykuluję. Tobie to bardzo strasznie przeszkadza, ty już jesteś trochę taki... No ale dobra, mniejsza o większość, nie? Gadasz, że widziałeś moją mamę z zakupami? No trudno, żeby po zakupy on nie jeździła, no ja pierniczę, no to czyż ty... To ja taką mam wszystko rzucić i lecieć na zakup. No, czy ty... Nie, zresztą. Szkoda słów na ciebie. Popatrz, kurde, tak się wygląda, chłopie. Tak się wygląda. A nie jak ty. Ale kto cię do fryzjera przyjmie? Kto cię przyjmie do fryzjera? Z takimi perfumami, bym to nazwał. Perfumy. Bo ja wiem, czułem te twoje perfumy. Gacie niezmieniane przez tydzień albo przez dwa. Czułem te perfumy nieraz. Nie zaprzeczysz, bo teraz powiesz, że kłamie. Nie, ja nie kłamie. Dużo widzów było i widziało i czuło. Może nie widziało, ale czuło. Także weź dzieciaczku do przedszkola albo nie wiem gdzie iść, nie wiem. Tak się wygląda, chłopie. Zadbanym się jest. Co z tego, że ja nie mam kibla? Ale jestem 5 razy czystszy od ciebie. Ty mi do pięt nawet nie dorastasz. Do pięt. Ani z inteligencją, ani z czystością, ani z pomysłami na filmy. Nie dorastasz mi, chłopie. Ale dobra, nie będziemy mulić, kurde, bo i tak pewnie będzie jeszcze nieraz okazja, żeby go zbeształć. I czy ja sparodiuję Konona? No pewnie sparodiuję go, tylko będę musiał mieć pomysł, słuchajcie. Zaraz mi się wywali statyw, tak jak wczoraj i... 25 kwietnia Boboliano wrzuca nagranie z wnętrza radiowozu, którym jest transportowany. Nagranie nosi nazwę Taxi 500+. Buziaki, moje kochane. To jest przykleję jeszcze do tego. Cholera jasna. No, buziaki. Jak tu pachnie, kurde. Buziaki, moje kochane. Słuchajcie, długo nie będziemy tutaj przeciągać rozmowy żadnej, bo generalnie tak naprawdę to się zupełnie nic nie dzieje oprócz moich imienin. Na urodziny byłem na Sorze, na imieninach byłem na Wytrzeźwiałce. Pięknie, super. Już nie będę nawet się rugał. Super. Kto to zadzwonił, bo mój kolega też był. To była śmieszna akcja, słuchajcie, bo wieźli nas oddzielnie. Ja nawet nie wiedziałem, że on tam jedzie też. W oddzielnych salach byliśmy, bo to nie są cele, tylko sale. I słuchajcie, i potem... Oczywiście ja byłem skuty, normalne, standard już, ale z kuli z przodu. No, także było całkiem wygodnie. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, mogło mnie kuć. No, poznałem nowych policjantów oczywiście przy okazji. No, impreza mnie kosztowała, bo wieźli mnie, wiadomo, radiowozem. No impreza mnie kosztowała 500 z kawałkiem. No wypuścili w końcu, bo musieli wypuścić. Nie byłem sam, całe szczęście, to tam przynajmniej chrapania posłuchałem jakiegoś dziadka i jakiegoś typa. Ile miałem promieni, nie wiem, nie mam pojęcia żadnego, nie. Ale nie za wiele, bo ja wszystko kojarzę. Że no co, skuli mnie. To są imieniny i tak imieniny, patrzcie, jest fingiel. Tak imieniny trzeba powinno się obchodzić. Skuli mnie, wsadzili do radiolki, tam nawet puściłem 2 materiały, słuchajcie. Tylko, że nie mogłem nic nagrywać, ponieważ miałem ręce tak złożone i nie dało się, bo ja, żebym próbował pokazać, to bym wam pokazał, ale nie dało się, ale pokazałem środek samochodu. Wykop chce mnie złamać, policja chce mnie złamać, straż miejska chce mnie złamać. Ha! Cieniasy, nie da się zajęć. Patrzcie, wróciłem, jestem cały, zdrowy. Właśnie sobie piwarko piję. O. '27 kwietnia pojawia się riposta Meksyka na nagranie Konona z 22 kwietnia, ale nie ma w niej nic nowego, co by się nie pojawiło w tych poprzednich, więc lecimy dalej. 28 kwietnia doszło do starcia w polu między siłami bobolskimi a belwederskimi. Co się wczoraj wydarzyło? Byli u mnie widzowie, przyjechali do mnie z dosyć daleka.
słuchajcie, z dosyć daleka przyjechali. Ja uważam, że się zachowałem z kulturą, oprowadziłem ich i tak dalej, byli na fabryce. No i chcieli zajść do majora, właściwie to do majora, nie do grubasa, tylko do majora. Dobra, no to ja was trochę podprowadzę, bo ja i tak nie miałem zamiaru tam chodzić, absolutnie. I co się zdarzyło? Oni są tego świadkami, ci widzowie, nie tylko ci, bo jeszcze byli inni, bo tam grillowali bodajże. Coś się zdarzyło. Grubas wyskoczył, kurde, przed bramkę. Prawie chciał się już ze mną nawalać, jak to się mówi. Sam do mnie wyskoczył. Słuchajcie, wyskoczył też do tych widzów, gdzie wszyscy, którzy tam byli świadkami, byli, że to zaczął on szemrać. Naprawdę. To jest cały jego wizerunek. Prawdziwy wizerunek. Nie wiem, może był po alkoholu, może nie był, trudno mi powiedzieć. Rzucił się tak, jak się rzucał do majora ostatnio, tak teraz się do mnie rzucił. A wszystkimi straszył. Ja nie straszył, tylko kurwa jest to. Jan powiedział, skoro na rajkę, chciał poraszył pod dom, chciał ciebie zajebać. Może. O cholera. Tak, bo i pojechałeś po matce jego jak po... Ja pojadę! Jak po mopru, jak po mopru! Jak po mopru! A może ja? Idź kurde, weź się i ty tyle. To chyba się ty, Ja nawet to nie oglądam swojego live'a. To kto ogląda? Ktoś się podszywa, ile razy już to było mówione, a ty dalej nic nie gapujesz. Dobra. No, ogółem całe te. Rzucił się trochę do widzów. Oczywiście oni zrezygnowali z wchodzeniem, bo stwierdzili, że to nie ma sensu nawet żadnego. No i ja im się nie dziwię. No, natomiast dlaczego tak postąpił Grubas? Dlaczego tak Grubas postąpił? Ponieważ miał już tam grilla za darmo. Prawdopodobnie, bo pewnie z pieniędzy widzów. Tam były dwie dziewczyny i dwóch chłopaków, czy trzech chłopaków chyba nawet. Widziałem, że nieśli do niego piwsko. No, ale to nie o to chodzi, bo ja nikomu nie zabraniam, tylko chodzi o zachowanie Grubasa. No już Grubas się zrobił tak perfidny i dzwoni do mnie. On jest nienormalny psychicznie, ty się chłopie leczyć, kurde. Po cholerę nie dzwoń do mnie, zapomnij mój numer. Zapomnij, jeszcze się rzucę na ulicy i słuchajcie, co lepsze. Twierdzi, że to jest jego ulica i ja nie mam prawa po ulicy chodzić. Więc ja mówię, jak ona się nazywa? Ulica Nera, którego zagłodziłeś? O, jak się zagotował, bo zagłodził psa. A co, nie zagłodziłeś? Zagłodziłeś. Grubasie, sam się obżerasz kiełbasami i tak dalej, za widzów pieniądze. Siedzisz, żresz, bo przyjadą, no to wiadomo, z pustymi rękoma nie mogą przyjechać. Bo nie wypada, jak grillarz zrobić, żeby grubas płacił, grubas w życiu by nie kupił nic. Obżerasz się, a dla psa ciężko było dawać jedzenie. Jakoś mój pies jest cały zdrowy i gruby. No, a twój jak wyglądał? Dobrze wiesz, jak wyglądał twój pies. Dlatego nie pozwalałeś, żeby do niego podchodzić. Bo wiedziałeś, jak on wygląda, że zaniedbany. Ściemniaczu ty jeden, grubasie. Wiedziałeś o tym. Wiedziałeś i dlatego nie pozwalałeś dla widzów podchodzić. Ale ktoś się schytrzył i zrobił zdjęcia. Ja nawet wiem kto, ale ci nie powiem. Wszyscy wiedzą, gdzie ja mieszkam. To jakąś nowość pokazałeś, czy co? Hiciora chciałeś zrobić? Wszyscy dokładnie wiedzą. Każdy, kto do mnie przyjeżdża, to wie, że trzeba za zodiak zajść i kurde, wiedzą, gdzie jest moja chata. To... Nie wiem, jaka to nowość. Żadna nowość, chłopie. To ja nie wiem, no. No żadna nowość. No, czym ty chciałeś zabłysnąć? No inteligencją na pewno nie zabłysnąłeś w tym momencie. No ale dobra. No dobra, no słuchaj. No ale teraz się z ciebie ponabijamy trochę. Machaliśmy taki pomysł, żeby pozdrowienia przez coś takie. I teraz tak. Grubasie, będę chodził po tej ulicy, ile będę chciał. Ile będę mógł. Ty mi nie zabronisz chodzić po ulicy. Nie... Jeszcze on stwierdził, że to jest jego ulica. O! On coś ma, ty masz coś nie halo. Coś tutaj jest nie halo. To jest twoja ulica? Co ty ją budowałeś? Sam robiłeś? Twoja własność? Weź ty człowieku, ty debilu jeden. Dobra, słuchajcie, nie będę już na niego psioczył, nie? Bo wszyscy i tak wiedzą, o kogo chodzi. O tego grubego Dekla. No, to jest jego ulica. No jasne, brawo ty. Brawo ty. To jest twoja ulica. To kiedy moją przejmiesz? Może poprzejmuj wszystkie ulice. Pół Białego Stoku przejmij. Do niczego nie nadajesz. Grubasie ty.
Mimo wcześniej deklarowanej przewagi, stronnictwo ze strony szkolnej nie przechyliło jednoznacznie szali zwycięstwa na swoją stronę w bitwie pod Bobolami. Kruchy sojusz sztandaru o numerze 17 zaczyna się kruszyć. Bo to wraca. Na chwilkę. Tak, tak, on chciał na pana nawyciągać. On chciał, żeby... Panie Krzysiu, on chciał po prostu was skłócić. I bardzo... O, cholerę, to wyjeździ. Tak, a to... I zrobił. Ci, którzy pana oglądają, wiedzą, że tak nie jest. I zrobił. Zrobił, Janek. Widzisz? Nie, ludzie Meksykany nie słuchają. No nie. Co, kamerę wybierz? Biorę swoją. I co, jedziesz dzisiaj do Meksykana? No walcz do niego. Żeby... Proszę bardzo, znowu nagadajcie na mnie. Ale żeby... Panie Krzysiu... Jadku... Nagadajcie znowu! Panie Krzysiu, niech się pani ale denerwuje. Przepraszam bardzo, chcesz u mnie pracować, czy jego? Mów dokładnie teraz. Jeden z dwóch pół. Słuchaj. Przepraszam, odpowiedz na moje pytanie. Ani do jednego, ani do drugiego. Przestańcie mi pierdolić głupoty i raz. To nie idź do jego. Ani do niego, ani do niego. Ale bardzo dobre. I do mnie przyjdź. Skończę wiadomość. Ale spokojnie, panowie. Pozdrawiam. Słuchajcie, ja mogę coś powiedzieć. I do kończymy? Przyjdę to być kończowo. Ale żadnych kurwa no wizji nic nie będzie. Ale panowie, panie Janku. A u jego będzie, tak? A. Będziesz sprawozdanie nawet. Tak jak ten, młody. A młody jeszcze dostanie. Patryka z Wrocławia. O, Patryka z Wrocławia, pozdrawiam. I nagle 29 kwietnia Jan Rodo zmienia front z belwederskiego na bobolski. Niczym Rumunia w 1944. Siemano, siemano, Meksykano TV, otwiera wam drzwi i jestem tu z gościem. Wspaniałym gościem. Oczywiście to nie jest moja ławka. Wspaniałym gościem, który się pojawił u nas. Pojawił się u nas, jak to się mówi, no na tapecie bym powiedział, nie? I teraz chciałbym, żeby pan Rodo, już tak mówią, powiedział całą prawdę o panu K i panu M. Bo wiem, że wiszą panu jeszcze pieniądze. Aha, czyli, a obietnica jakaś była złożona? To znaczy obietnica była złożona, że dzielimy się w miarę na połowę z tej, co zarobione będzie pieniądze. Z... Ile zarobiliście z tego z live'a? A to ja nawet sam nie wiem, bo do końca nie byłem na itopu, jak nagrywany był, to ten... To tylko oni wiedzą co jak, a jak tego to możesz sprawdzić sam na YouTube, jak ile weszło. No dobrze, tylko dobrze by było, żeby pan miał po prostu, żeby pan wiedział ile panu są winni. Na dzień dzisiejszy to nawet nie wiem ile, dlatego tylko wiem, że poważne kwoty były. No właśnie. Był z jednego rachunku, z drugiego... Następny temat, zacznijmy kolejny temat. Przepraszam, że przerwałem panu. Te pracowanie, za co pan pracował? To znaczy ja pracowałem normalnie. Znaczy mówimy tutaj u pana K, bo Rodo. Tutaj, no to pracowałem, jak się mówi, no drzewo rąbałem tutaj, bo porządki. Ale za ile, za co? Porządki robiłem tutaj, a pracowałem to przeciętnie 20 zł, tak stawka była podstawowa. Ile godzin? No przyjeżdżałem 8 po 8 i do 17. Za 20 zł. Ale fajnie, że przerwy były, no nie pan czy nie. Aha, no i dobrze, no. Ale czy jest pan z tego zadowolony, czy nie? To znaczy, może jestem zadowolony z tego, bo że po rejonie nie chodzę. Na miejscowie tutaj, to się może opłaciło. Tylko, że dla mnie najgorsze było to, że ja muszę dojeżdżać tutaj i przeciętnie autobusem i to mi schodzi prawie po 40 minut. Poruszyliśmy temat mały, że być może będzie chciał pan współpracę ze mną zaczynać, o ile to jest, ale to jest pana decyzja. No. Na początku na filmikach. Jeżeli to by było popłacalne, to... Byłoby. Byłoby popłacalne, byłoby. Zrobilibyśmy gotowanie, umie pan gotować trochę? No, coś byśmy wymyślili. Zawsze jakieś te dania by były, jak to się mówi. A jak nie do baru, to daleko jest. No. Ale nie, do baru to już nie gotowanie. No to ja wiem, że nie gotowanie, ale przeciętnie to zupę chińską, kiełbaską, kanapeczki. No to bym pan pokazał, czym się pan żywi tak generalnie, nie? No to słuchajcie, widzicie całą prawdę o panu K. Rodo. Jak traktuję ludzi? Ja teraz temu panu zapłacę od razu pieniądze. Meksykanin jest jeden, pamiętajcie.
filmy. Zapłacę panu temu pieniądze za ten filmik. My go wrzucimy. Co bym chciał pan jeszcze dodać na tym filmiku? Żeby nie wykorzystywać ludzi, czy jak? Znaczy, to chodzi, żeby nie czy czuje się pan wykorzystany przez pana K? Nie wykorzystany, bo wolę, jak się mówi, u niego przedtem pracowałem do tego i przedtem te 20 zł mi dawał, to ten, no i nie powiem, obiad był do tego, ale zawsze... Wódka też była, nie? Piwo było? Najwyżej jedne do tego, ale to w międzyczasie przerwy to musiałem pić powoli, żeby mi starczyło do końca. To tylko jedno piwo panu postawił za taką ciężką pracę? Tylko jedno piwo mi stawił, do tego 20 zł mi dawał, jak to się mówi, na fajran. I to musiałem jeszcze trochę prosić jego, żeby dał mi przynajmniej te 20 zł, bo ja... Po tylu godzinach pracy, tak? Nie miałem ani na papierosa, ani na nic. Czyli po tylu godzinach pracy, to teraz pan dostanie ode mnie w przeciągu... Ile minut minęło? No 5 minut minęło. To pan dostanie ode mnie dychę. W 5 minut. No nie mam już pytań za dużo. Się znajdę. Nie powiem, że nie, bo to długa historia jest tego, a druga sprawa... Właśnie, czy to jest prawda, że on nasyłał pana na to, żeby mnie pan pobił? To jest prawda. Nie powiem, że nie, bo była gadka, że... Meksikano ponagrywał filmy o różnych wersjach, o mojej matce i tego. Nie, to tu nie jest prawda, ale dobra. Czy on w ogóle mnie nasyłał? Nasyłał pana na mnie? No, nasyłał, żebym cię pobił i ściągnął braciszka jeszcze, żeby ciebie właśnie pobić tego, żebyś ty nie dał rady, a że ciebie weźmie, zawiezie do lasu, żeby sobie grobek wykopał. Tu łopatę dobrą musi mieć. Nie, to on ma... Mówił, że przygotował sobie to, jak... Czyli groził mi. No, groził tobie, nie powiem, że nie. To ten i przygotował to wojskowo. A, saperkę. Saperkę przygotował, żebyś ty sobie grobek wykopał i tutaj. To można głowę obciąć saperką. No, nielegalnie. No, na pewno nielegalnie. No. Także, czy jesteś zadowolony ze współpracy z panem K? Zbytnio zadowolony byłem wcześniej, a teraz już się wkurwiłem i nie jestem. Nie. Jak oceniasz pana majora? Czy jest lepszy od pana K? Major, nie powiem, że the best jest na razie, bo nie powiem. To trzeba, dajmy na to, tam gdzieś ma schowane wódkę czy co, to nie powiem. Piszka poleje. Poczęstuje, nie? Poczęstuje tutaj, bo mówi, sam nie pije, ale ciebie poczęstuje, bo wiem, że ty pijesz. I zostałem, jak to się mówi, bezczelnie oszczędzony, że jestem alkoholikiem. Nawet nim nie jestem. No ale przecież słowa pana K są takie, że ty masz derilkę, dlatego on cię daje tobie wódki. To było tak tylko raz, jak u niego przenocowałem, to nie powiem. Zaczęła mnie brać, to nie powiem, poszedł, przyniósł dwa kliszki mi wlał, tutaj to wypił. To nie powiem, aha. Nie. Czyli tu jest prawda. No tu jest prawda. No, ale nie masz derilki na co dzień. Na co dzień nie. No. Nie jestem, jak to się czystym alkoholikiem. Czy żałujesz tego poznania się z panem K, bo może zaczniemy pracować razem we dwójkę, filmy nagrywać, tylko trzeba będzie się spotykać od czasu do czasu, wiadomo. Oczywiście mówię ci, od razu ci będę płacił za film. Dzisiaj dostaniesz dychę, bo to jest pierwszy film. Myślę, że to jest dobra cena i będziesz sobie miał na papieroski, na... Zresztą, kurde, żeby nie kłamać, bo wyjdzie, że kłamie. A ty dychy nie będziesz miał reszty. Chyba, że będziesz miał. Czekaj, dobra, mam dychę. Weź te dwie piątki. Patrzcie, żeby nie było. Pokaż ludziom. O, ale farczek. No, także dziękuję ci za film. Pozdrów widzów. Pozdrawiam widzów wszystkich, którzy będą oglądać mnie. W pięć, sześć minut. No, jeszcze ty powiedz. Druga sprawa tego, jak możecie przespać jakieś... czy pieniążki, czy ciuchy, to na adres... Meksikano! Na Meksikana adres. Na pewno dla ciebie to wszystko dojdzie. Także wam dziękuję i do widzenia. Trzymajcie się. No i znowu nie mogę wyłączyć.
No i osobiste podsumowanie Meksyka, który zaczyna łapać przewagę w tym konflikcie. Tam dużo ludzi zarzucało dla mnie, że ja nie chciałem się bić z Kononem i tak dalej. Ja na tyle głupi nie jestem, nie będę za buraka siedział potem. Ja mam kłopoty z psami, nie mam ochoty siedzieć za jakiegoś buraka. Wręcz ja bym był zadowolony, żeby on mnie uderzył. Ale bym był tak zadowolony, bo on ma też sprawę na bakier obecnie, już on by się nie, jak to się mówi, no nie wykminił, a tym bardziej jakby ktoś to nagrał. A nagrywali, wiem, że nagrywała dziewczyna i nagrywał potem ten kumpel, który był u mnie. Więc wiem, że nagrywali. Także żałuję, że mnie nie uderzył. Ja mu oczywiście bym mu wtedy oddał, nie? No, bo to jest, no, obrona własna. Ja miałbym się czym podeprzeć. No, ale nie zrobił tego, już drugi raz próbuję. Nie zrobił tego. To się zobaczy, to się szamotał, to z majorem się szamotą. A do mnie jakoś te rączki tak podchodzą, ale tak niepewny jest. No ale to mniejsza o większość. Może dobrze to dla niego. No, co do pana RODO, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, to nie chcę go przejmować, nie? Ja po prostu mu dałem mu szansę zarabiania pieniędzy, bo wiem, że u mnie zarobi. U Konona zarobi 20 zł na rąbaniu drzewa przez cały dzień, u mnie zarobi 30, dostał dychę, jeszcze 20 trzeba dopłacić, 30 zł w 9 minut, 9 minut filmu było, 9 minut, no bo ja sprawdzałem, 30 zł w 9 minut, gdzie tak naprawdę się nie napracuje. No, wiadomo, jak będzie gotował, no to trochę dłużej potrwa i tak dalej, no, ale to też to wszystko zależy od niego, ja jeszcze muszę mu dopłacić 20 zł, tak ja uważam, bo widziałem, że jest dużo wyświetleń, więc uważam, że powinienem mu dopłacić jeszcze 20 zł, no, ja nie za każdy film będę mu tyle płacił, nie, bo naprawdę to kurde, na filmach to nie jest tak, że się zarabia kurwa 15 tysięcy czy coś, nie, tylko zarabia, no tak zależy, no zależy od miesiąca, nie? Jeżeli nie mogę mu płacić na przykład 100 albo 200 za jeden film, nie? Bo to ten biznes w tym momencie się nie opłaca. Ja mu tam mogę dać mu rzucić 10, 20, 15 zł. Ale robię to od razu, sieńko. Wczoraj dostał od razu dychę, mówię, masz, wydasz na co chcesz, twoja sprawa, jeszcze mu dwie dychy, tak uważam, że mu dopłacę, to będzie sprawiedliwie, bo jest kupa wyświetleń. No, natomiast czy ja go chcę przejąć? Nie, ja go nie chcę przejmować, absolutnie, słuchajcie, to jest baj, to już znowu bajdurzu, absolutnie nie mam ochoty go przejmować, niech on sobie robi to, co chce, będzie chciał zarabiać, będzie coś tam zarabiał, no, nie chce zarabiać, niech nie przychodzi, to już nie moja kwestia, to jest już jego wybór, nie, ja mu dałem tylko szansę, chcesz? Możemy nagrywać, będziesz dostawał kasę za filmik. I to ty jest ciężko kurwa policzyć, bo nie wiadomo nigdy ile wyświetleń będzie i tak dalej, nie? No, także zawsze na początku będę dawał dychę, potem zobaczę ile jest wyświetleń i mniej więcej kurde to tak jakoś zakombinujemy. Ja i tak nie wiem, czy ja nie przepłacę, jak mu dam 3 dychy za filmik, bo za same filmiki ja zarabiam około 1000 miesięcznie, a ja mu wpłacam, daję mu 3 dychy, to i tak pewnie jest za dużo, ale dobra. Oczywiście chuduję sobie brodę, nie gniewajcie się. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef Sztabu.